Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj, no jest akcja. Czekam tu ciągle na Dave'a, ponieważ on wykonał swoją akcję, którą mogliście zobaczyć u niego na kanale, w której odzyskiwał obsydian, ponieważ, no niestety, patrzcie to, co tu się wydarzyło. Palion uciekł i to z pomocą bzyka uciekł z tego więzienia. Pierwsze co było, to tam, ale okazuje się, że to była tylko taka podpucha i Paweł musiał dostać killów, żeby się stąd wydostać, no bo inaczej to nie wiem, jak on się stąd wydostał. Nie miał jestem. Szans. O, jak... Jest tragedia, nie udało się. Prze po prostu, no zobaczył, ale o co dobra, mi chodzi. Ale to, dobra, opowiadaj, w sensie, co się stało. No to słuchaj, już byłoby naprawdę dobrze, przeszukałem 3 skrzynki, już mi tam zostało tylko pójść tam i szukać. Aha. I dosłownie już bym, kurde, już to miał. Ale okazało się, że on cały obsydian miał w łapie, czaisz? I powiedział, ja wiem, o co ci chodzi, i to wszystko wyrzucił w burtę, tego nie ma, rozumiesz? On nawet tego nie ukrył, po prostu to wyrzucił za... Wyrzucił to, to pewnie gdzieś tam jeszcze... Ej, dobra, ale wiesz, dobra, to czekaj, z jednej strony... Fatalnie, bo teraz nie możemy już nikogo uwięzić, ale z drugiej strony powiedzmy tak, teraz no, oni nas, też nas nie uwierzą, no. Tak, no, oni nikt, się pozbyli tak. Jedynej szansy na to, żeby, czyli gramy teraz, no, wróciliśmy do gry podstawowej, czyli 2 na 2, no. Tak, no, tak, więc... i nie ma żadnych takich tych, no to jest tak, niby spokojnie, dlatego, więc git, dlatego więc... nie jest mi aż tak smutno, bo w sumie wiesz, no nie będziemy, jesteśmy trochę bezpieczni, nie? Dobra, stara, ale teraz mamy kolejny problem w sumie z tym związany. Jaki? Ponieważ oni teraz mogą przyjść i ukraść nam wszystko, co jest najcenniejsze tak naprawdę, nie? Jakby teraz jest taka sytuacja, że jakby podjeżdżamy się. My im kradniemy, oni nam kradną. Teraz było coś takiego, że wiesz, uwięziliśmy Pała, więc, że tak powiem, kradzież nie była znowu w myślach, ale... No mamy enchant, nie? Oni nie mają, więc mogą chcieć go odzyskać. To po pierwsze. Po drugie, mamy jakąś skrzynkę tam pod drzewami ukrytą. Chodź, zobaczmy w ogóle, co tam jest cennego. Tu w ogóle, czy w tych skrzynkach coś jest cennego? No mamy tylko... jakieś łuki ulepszone, to by się przydało, no, dobrać, jest żelazo. Kilka rzeczy, lapis, no. Diamentowy kilof. No to są już tutaj cenne już rzeczy. Niezbyt. No nie wiem, stary. Tutaj, no to też jest cenne w miarę. Wezmę jeszcze pochodnie. No dobra, to reszta już nie jest taka cenna, to już faktycznie, ale mam... Trzeba zabrać wszystkie najcenniejsze rzeczy, stary, i schować je w miejscu, w którym totalnie nikt się nie będzie spodziewał, że one tam właśnie mogą być, wiesz, o co chodzi? Dlatego wydaje mi się, że najlepiej, jak zbudujemy po prostu trzecią wyspę, o której oni nie zauważą, ale żeby nie zauważyli tej trzeciej wyspy, to ona musi być wyżej niż wszystkie po prostu, wiesz, jakoś tak wspiąć się do góry, tam zbudować taką wyspę najcenniejszą, żeby że tak mieli... wysoko. Tak, żeby oni mieli jak najciężej dostać się do tej wyspy, wiesz, o co chodzi? Aha. No, to będzie, możemy to... w sumie spróbować, nie? Tak, no, czekaj, zobaczmy tutaj tą skrzynkę. Czekaj, która to była? To była ta. Tutaj. No i tu mamy masę tych rzeczy cennych, nie? Jak tak patrzę, kurczę, nie, to jest... no to trzeba zabezpieczyć, to no. Trzeba, no, to jest mega ważne. Dobra, czyli no może diamentowe narzędzie niekoniecznie, ale to bym zabezpieczył. Łuk może, no ten niech będzie zabezpieczony. Czego my tu, co tu nie jest cenne takiego? No węgiel może nie jest aż tak cenny. Więc znaczy, może... wiesz co, ten lapis lazuli można trochę wyrzucić, bo aż tyle nie potrzebujemy, też nie? Też prawda w sumie, no więc możemy, ale wiesz, tu bardziej chodzi o to, że, wiesz co, dobra, na górze damy 2 skrzynki, na razie to muruję tutaj, tutaj dobra. Postawię jeszcze jedną skrzynkę, schowam tutaj resztę, TNT jest bardzo cenne, kurczę, dobrze, trzeba tak, je schować. Tak, to jest chyba najcenniejsza rzecz, no. Tak, więc TNT i musimy zbudować tą wyspę, jak ją zbudujemy, to wtedy tam damy wszystko, co w sumie najcenniejsze. I szczerze, kurczę. Czy dałoby się... To jest pytanie, bo my nie mamy chyba żadnej tej, jak to się nazywa, sadzonki na drzewo tropikalne, nie? Ja nie mam. Kurczę, no, jakbyśmy mieli sadzonkę na drzewo tropikalne, to stary, to by było już mega, bo byśmy zrobili takie drzewo i po prostu z tamtego drzewa jeszcze wyżej byśmy zrobili, albo w ogóle ukryli to na drzewie. Mhm, no. Ej, bo oni drzewa tropikalnego by im się nie chciało ścinać. Ale ciekawe, czy oni mają sadzonkę drzewa tropikalnego. Kurczę. Moglibyśmy w teorii iść, ale wydaje mi się, że też nie mają. Wiesz co, wydaje mi się, że bo tam na środku były skrzynki, które tam no, zostały usunięte, nie? Więc jakby wydaje mi się, że jak już to tam by to było. Dobra, wiesz co, może inaczej. Może zróbmy po prostu tak, że weźmiemy drewno i zróbmy taki jeden słup do góry po prostu. Taki nietypowy, może dobra. W tym miejscu. Tutaj czekaj, do góry. Już. Okay, i dobra. Zrób, albo sami zbudujmy takie drzewo, stary. Tylko z dębowego drewna. Mówisz? No. Mamy aż tyle drewna? No na pewno, drewno to mamy full, nie? No dobra, no to ale to na nie mam, 4, nie? Nie mam przy sobie tyle drewna. Czekaj, no ja muszę zabrać... No tak, na 4 by trzeba było, więc... Tu, patrz, no tu mamy tyle drewna, stary, że na pewno nam wystarczy. Jak tam... O, dawaj, kurczę, czekaj, bo no, muszę wejść teraz. Dobra, jeszcze będzie trzeba... Ej, będzie trzeba jakoś zejść. Wiesz co, a zajmij się, stary, może dobra, liściami. Zbieraj liście. A, dobra, no okej, okay, okej. Bo ja tutaj jeszcze trochę drewna mam, to polecę na nim. Dobra, niech będzie, to zrobię jeszcze nożyce. Jeszcze mi tak został. Dobra, to robię nożyce w takim razie, to jest dobry pomysł. Rób, no i tam weź... Co jest, nie zrobiłem nożyce? Myślisz, że dotąd będzie git? Pora tego drzewa? Wiesz co, wydaje mi się, że jeszcze wyżej by się trzeba było to zrobić. Dobra.
Bo to może być za nisko trochę. To też musi być tak, żeby wiesz, jak oni to zobaczą, to pomyślą, nie wychodzimy tam na górę, tam nic nie będzie, nie? I wtedy ukryjemy, to nawet nie ukryjemy tego na wyspie w takim razie, tylko ukryjemy to na drzewie. To będzie lepsze, bo wyspę to by mogli zauważyć jednak mimo wszystko. A jak zobaczą wysokie drzewo, to pomyślą, dobra, to tylko drzewo. Stary, to drzewo jest już za wysokie, patrz to. No dobra, to zostaw tak, niech jest. Ale może chyba będzie mocne. To może być, dobre, no. Tylko tutaj jest ta deska jeszcze, czekaj, bo to by trzeba było się jej pozbyć. Albo wiesz co, wiem! Dobra, mam pomysł, zrobimy tam drabinę, wyjście na górę zrobimy. Ale zrobimy to od tej strony tak, żeby oni tego nie widzieli, żeby oni musieli dopiero przyjść pod ten, żeby zobaczyć, że tam jest jakaś drabina. Więc dobra. Robię drabiny. Myślisz, że ja tam doskoczę do tej wody? Co jest? Szczerze, tych nie mam zielonego pojęcia, ale możesz ryzykować. Nie, wydaje mi się, że powinieneś doskoczyć. W sumie. No, na chwilę. Dobra, no to git. Jest git, dobrze. Dobra, i patrz, w tym miejscu drabina. Oni tego nie zauważą, jeszcze jak tu posadzimy drzewa, to już w ogóle wydaje mi się, że nie powinni tego. Nie ma szans. Tu wymieńmy to, dobra, i lecimy na górę. No i tu na górze trzeba teraz zrobić... Robiłeś te liście? Tak, mam liście, teraz będzie trzeba tutaj je zrobić na górze, więc jak wyjdziesz tu na górę, a nie idziesz, dobra, to ja tutaj robię. Ja już idę, tylko sobie podkładam i to, bo wiesz, to nie mam tyle. Dobra. Wokół miejsca po prostu. Więc sobie zwolnię trochę slotów. Ja zaczynam tutaj robić... Tylko właśnie... Możesz mówić od dołu, czy to w sumie w miarę naturalnie wygląda, wiesz o co chodzi? A dobra, no to możemy tak zrobić, no. Bo ja nie wiem, nie mam tego takiego... To musi być o wiele większe. No dobra, dobra. Czekaj, tu jest raz, dwa, trzy, czyli tu trzeba zrobić tak, raz, dwa, trzy. Coś takiego. Okej. Też jak jest drzewo, to wiesz, nie rób tak równo, bo drzewa nie są tak równo. Tak, nie? Ale to wiesz, na razie zrobię równo, żeby mniej więcej widzieć, a później będę to, że tak powiem, rzeźbił. Okej. Okay. Nie, to jeszcze stary... To musi być jeszcze większe? No, tak z czterokrotnie. Ale patrz, bo to teraz będzie tutaj się zrobi coś takiego, nie? No. Tylko ja nie wiem, czy mi starszy, będzie trzeba chyba dociąć więcej. Rób, spokojnie. Dobra. To naprawdę, stary, to jest tak duże. Myślisz, że to my zrobimy taką sobie w sumie bazę w tej koronie drzewa, bo... No. Bo tutaj to naprawdę... Żeby to się, wiesz, nie stało głównym celem ataku potem, nie? Bo to... Nie, oni nawet nie mają czym, bo to nie spalą tego strzałami, nie? A nie mają chyba TNT, jak mi się wydaje. Chociaż, kurczę, mogą w sumie mieć, ale to niewiele będą mieli, mi się wydaje. Rozstał mi ostatni stack, nie? Więc to w sumie niedużo. Ale strzałami mogą to spalić, że jest drewno, nie? Nie, ale to nie da się zapalić drewna strzały, da się wełnę chyba, albo TNT tylko? Chyba się nie da, tak wiesz? Jak mi się wydaje. Okej. Oby tak było, bo będziemy mieli naprawdę problem. Dobra, wygląda to w miarę naturalnie? Wiesz co, ja pójdę trochę dalej, bo tak z dołu ciężko mi ocenić, ale wiem na pewno, że... No! Tak? Ładnie. Tak, no, tylko jeszcze musi być wiele wyższe. Gdzie ty jesteś? Skąd ty patrzysz? Tutaj, na moście. A, dobra, widzę. To i tak nie będzie, wiesz, wyglądać naturalnie, bo to wygląda jak taki, nie wiem... No jak trochę jak ten, jak ten do kibla ten taki mop, ja nie? Muszę jak zobaczyć. Zobacz sobie, no, chodź. Jak wygląda jak ten... Wow, no, kurczę! Nie mop, tylko ten taki, no, ta przepychaczka. No wiem. Widzisz, to tak wygląda. No, może być... No, nie wiem, jakby to będzie ciężko ugrać, nie? Mhm. Dobra, ale to i tak tam... Dobra, to mam pomysł. Tam jeszcze zrobimy jakiś inny sposób. Dobra, mam plan. Patrz, co teraz się wydarzy. Dawaj. Bierzemy sadzonki i czy mamy jakąś mączkę kostną? A i tam drzewa chcesz poustawiać. I tam na górze posadzimy drzewa, tak. Okej. Czy my mamy mączkę kostną? O nie, my chyba nie mamy. Ja się mogę skoczyć tam na wyspę do Mob Grindera, tam na pewno są kości. A, tam są kości, dobra, to leć tam, a ja tu przygotuję to tak, żeby móc to wszystko, że tak powiem, ułożyć. Dobra, to będzie dobre, mi się to podoba ten pan. No, to muszę... Z daleka nawet to fajnie wygląda, to wygląda git. Dobra, no to najważniejsze. Bo to dla nich ma wyglądać git. Tutaj to faktycznie wygląda trochę dziwnie, ale dla nich to będzie wyglądać git. To się zgodzę. Dobra. Jest to. Na górze posadzimy kilka drzew, to już w ogóle to będzie wyglądało bardziej... Stary, 4 staki mączki kostnej. Dobra, elegancko. No to dawaj je tutaj. Biegnę. Ale dobra. Będzie dużo. Dobra. Cyk, to jest o, takie o, cyk. Ik. Dobra, w tym miejscu trzeba zasadzić drzewa. Ale to będzie ciężkie do zrobienia. Ale jak dobra, to zrobimy... Jestem. Dobra. Gdzieś iść do ciebie do góry? Tak. Dobra. Idę. Dobra, no mamy trochę tych drzew do zasadzenia. Ciekawe, czy to się w ogóle uda. Ja w ogóle tutaj dałem takie jedne drzewa, które chyba się nie da tak rozrosnąć, nie? Tego. Dobra, próbuję. Dobra, spróbuj. Jedno się chyba zrobi. No, jedno się zrobiło. Reszta się chyba nie zrobi. Ale tu nie, patrz, chyba się ale zrobi, możemy... Zrobi ale się chyba. A?
co ty ma, mówisz? Jo, dobra, elegancko, elegancko, dobra, to jest to. To i tak szczerze wygrywa. Nie, i teraz resztę dookoła drzew zrób. Dobra, robię. Mamy tyle mączki kostnej, stary, że na luzie się uda. No to luz, no to dobrze. No i teraz to jest tak zarośnięte, stary, że w ogóle nie pomyślam, nie? Cyk. Ale mamy bazę! I teraz tu trzeba jeszcze dać na przykład to, czy drewno? Nie, dajmy te liście, niech są liście. Mogą być liście, no. Niech się to bardziej kamufluje, nie? Zamienimy ten dirt. No i elegancko, jeszcze może tu coś dosadzimy więcej, bo mam jeszcze tych sadzonek. To dawaj. Więc w takim miejscu, gdzie jest mniej, może tu, w tym miejscu. Dobra, jest. Dobra, elegancko. Dobra, posadźmy może tutaj w tym miejscu. Dobra, to podmieniam teraz na to, dobra. I teraz ostatnią może jeszcze tutaj dajmy. O, przepraszam. Tutaj. Pardon, sik. Nie to, to. Dobra. Ej, no dobra, i zaraz zobaczymy, jak to z dołu wygląda. Moim zdaniem to będzie wyglądało mega. Dobra, to i teraz. A, i tu dobrze, jeszcze no? Trzeba zmienić to na środku. I tu trzeba dać tak, żeby to wyglądało git. O. No i stary, schodzimy idę na to i patrzymy, jak to wygląda. Idę sprawdzić, bo mnie kusi. No, okay. to będzie mocne, czuję. Ups. To. Go trzeba. Ups. Tam jeszcze to oświetlić jakoś. Ale teraz tak, to będzie wyglądało... Tak, zaraz się zajmiemy, no. Stary, no kurczę. Nie pomyślałbym, że tam coś może być. Ej, no. Ej, to jest mocne. No to i mamy... Takie fajne drzewo. Tak, jeszcze tak się... Tak fajnie nienaturalnie się zrobiło, nie? Tak w bok trochę. Tak, no. Znaczy tak naturalnie się zrobiło w bok, fajnie. Dobra, tak. I teraz tak, musimy pochodnie... Dobra, weź wszystko, co jest najcenniejsze z tych skrzynek. Ja tu odkładam całe to drewno. I nożyce. Dobra. I patyki. I teraz tak, tu biorę wszystko, co się da. To tylko tak, tu w sumie są takie rzeczy, które nie są cenne. To nie jest cenne, to. Kurde, te drewno, nie bierzemy chyba drewna, nie? Drewno nie. Drewno mamy pod dostatkiem. Tu, z tej skrzynki to jest najważniejsze, żeby zabrać wszystko. Dobra, to zabieram też niektóre rzeczy. No i elegancko. I teraz musimy zabrać jeszcze dwie skrzynki ze sobą tam. Więc to ja odkładam. Tutaj wezmę jedną, cyk. Ja też mam jedną, no i git. I idziemy na górę. Dobra. To nam wystarczy. No to dawaj. Jeszcze to oświetlić trzeba tutaj jakoś, żeby to wyglądało. O. Tam u góry, nie? Oświetlić też. Tak, w środku. Tak. Ale mega, no to wygląda dobrze. To drzewo jest git. No. Ale mamy taką bazę, że tego nam już nie podbiją, nie? O nie, nie zabrałem liści jednych. Dobra, trudno, później tu się to... Nawet tutaj ta kora nie musi być w sumie, nie? Nawet... Ej, w sumie to nawet... Masz rację. Nie? No bo to się i tak będzie trzymać. Więcej miejsca, tak. Nie? No tak, no oczywiście, że tak. Dobra, no to robimy tak i w takim razie... Czekaj, gdzie te skrzynki dać? Ej, to może... Czekaj, jakby ulokować skrzynkę tam? No też można, nie? Masz, kurde. Takie coś? Czekaj, ja muszę tam się wydostać jakoś. Odłożę na razie chleb. Daj mi drewno. Dobra. I tu... Cyk. Myk. Dobra, biorę to drewno i teraz stawiam tutaj jedną skrzynkę. Odkładam wszystko, co cenne. Okej. Okay. I... To możesz dwie, nie? Od razu. Tak. Dam dwie. Tak. Tylko czekaj, musisz mi dać to resztę rzeczy. To czekaj, ja tak wsadzę. No nie, bo tam nie ma tej drugiej, trzeba dorzucić tą drugą jeszcze, wiesz? To daj. A ja nie mam skrzynki, a ty zabrałeś? Aha, ja mam. Dobra, mam. Cyk, dobra. I tu odkładam resztę. Tak, i odkładasz tam resztę i teraz mamy to fajnie skryte i mam pomysł fajny. Zróbmy crafting. Crafting tutaj tak i tak. Okej, mamy trapdory. Teraz jak zejdziesz na dół. No. No to tak, że to można zamknąć. No i chłopcie, zobacz tę skrzynkę, nie? No i mamy najcenniejsza skrzynka na serwerze. Tak OP. Elegancko. I teraz jeszcze możemy tam dać crafting, żeby to jakoś tego. I tutaj można dać jeszcze, tam coś takiego. I teraz to jest jeszcze mniej widoczne. No i elegancko. Stary, i mamy taką bazę teraz tego drzewa i tu można ich jeszcze nadupcać z tych strzałów, wszystko, nie? Można zrobić tutaj, no. I tu dałoby się trochę więcej liści, żeby jeszcze z zewnątrz to może jakoś tak zrobić zagęścić, żeby mniej było widoczne przez te liście, bo nie wiem, jak ty masz liście ustawione, ale ja widzę przez liście. Ja widzę wszystko, no, tutaj też wszystko. Trzeba by było dać tego więcej, żeby to było bardziej gęste. No dobra, tak. Widzowie, kończymy w tym momencie odcinek. Zbudowaliśmy tą bazę, moim zdaniem wygląda naprawdę przednio. Jedyne co tutaj trzeba jeszcze, tu dodać na przykład i tu, żeby to wyglądało jakoś może tak lepiej, coś takiego. No dobra, w każdym razie mamy zrobioną naszą, znaczy nie wyspę, ja powiedziałem wyspę, nasze drzewo, bo już się nakręciłem na wyspę. Ale mamy zrobione nasze drzewo, najcenniejsze, w którym schowaliśmy wszystkie cenne itemy. Teraz jesteśmy gotowi na wojnę, spojrzałem nie z tej strony co trzeba. Jesteśmy gotowi na wojnę z tamtymi, prawda, oponentami.